Witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 17 na moim kanale. A ostatnio dość fajnie subskrypcje lecą, także pewnie sporo nowych osób ogląda ten właśnie odcinek, sporo nowych widzów, subskrybentów. A także pokrótce dla nowych, o co chodzi w tej serii, pokazuję Wam 9 najlepszych modyfikacji z zeszłego tygodnia według mnie. A pokrótce takie przedstawienie, jakie funkcje mają, jak wyglądają w sklepie, co można w nich pozmieniać. Oczywiście, jeśli jakaś modyfikacja Wam się spodoba, standardowo łapkę w górę zostawiacie. A linki do maszyn, jakbyście chcieli pobrać, są w opisie. A kto jest jeszcze nowym widzem, ale nie subskrybentem, no to fajnie by było, jakby w tym momencie właśnie suba zostawił. No a my zaczynamy. 9 maszyn z zeszłego tygodnia, które według mnie są najlepsze. Przedstawiam Wam. Na początek idzie Bizon Z058. A tak jak tutaj właśnie widać w niebieskich kolorkach, już bardziej podchodzący pod bliżej do New Hollanda. Wiecie, jak to było z tym bizonkiem. Sporo takich innowacji, można powiedzieć, z New Hollanda. No ale w sklepie mamy tak, 125 koni mechanicznych, 20 km na godzinę prędkość maksymalna, 3,5 tysiąca litrów pojemności zbiornik na ziarno. Oczywiście wszystkie tutaj ładnie standardowe uprawy możemy tym kombajnem kosić, a jedyną funkcją, jaką mamy w sklepie, to wybór kombajnu bez sieczkarni lub z sieczkarnią. Blacha, w sumie nie wiem, co to oznacza, ta funkcja. Blacha, no bo brak sieczkarni, wiadomo, z sieczkarnią wiadomo, no ale ta blacha to nic mi za bardzo nie mówi. A też go nie kupiłem tej funkcji z blachą, tylko kupiłem z sieczkarnią, żeby zobaczyć, jak to wszystko tutaj ładnie wygląda. Oczywiście standardowo, jak ktoś jest nowy, zaczynamy od funkcji z zewnątrz, jakie możemy do kombajnu założyć. Tam innych modyfikacji, gdzie tutaj na X mamy rozdzielacz łanu zakładany. Tutaj mamy na R otwierane drzwi, dobra, działa. Tutaj mamy X, otwórz klapę. Także jak widzicie, funkcji w tym bizonie jest dość dużo. Załóż ściągnij, ale co? A jest, pasek klinowy od sieczkarni, dobra, na R-kę mamy. Sieczkarnia jest pewnie rozkładana z kombajnu na przecinek, także tutaj nic nie porobimy. Na X mamy coś, załóż, zdejmij osłonę silnika. Tak jest. A tutaj mamy kolejną klapę z boku, całą otwieraną. I chyba tyle. Oczywiście tutaj pewnie też rozdzielacz możemy? Nie możemy tego rozdzielacza łanu założyć, czyli tylko ten jest zdejmowany. Okej. No dobra, no to wsiadamy do środka. Kolejne funkcje sprawdzamy w środku. No i tak, co my tutaj mamy? Przenieśmy się na kombajn. Na X oczywiście otwierany zbiornik, czyli standardowo można powiedzieć. Na przecinek ta sieczkarnia składana, rozkładana. Tutaj fajne animacje, wszystko ładnie widać. Na spację mamy panel z zamykanymi drzwiami. Oczywiście zamknij, otwórz jest funkcja. Czy mamy boczną szybę? Jest, boczna szyba otwierana. Okej, no i chyba w sumie to by było na tyle. Nic tu więcej nie poklikamy, bo więcej opcji niestety nie ma. No dobra, no to na koniec nam zostało odpalić maszynę, tak jak to robimy zawsze. Światełka ewentualnie wcześniej sprawdzić. Okej, działają to jakieś takie smugi, nawet dość długie wyszły. Nie wiem, jakoś tak dziwnie to wygląda. Ale są światełka, działają. Kierunkowskazy są. Kogut jak najbardziej działa. No to na koniec zostało nam bizona odpalić i posłuchać, jak to działa. Oczywiście jeszcze motowidło moje jest podnoszone góra-dół, jakby kogoś bardzo interesowało. No i powiem Wam, że ten bizon jakoś bardzo cicho chodzi, aż dziwne. Czekajcie, no uruchomimy cały tutaj mechanizm, bo aż dziwne. Nie wiem, czy ja wyciszyłem sobie dźwięki gry, czy o co chodzi, ale naprawdę ten bizon jest jakoś cichy. Także będę musiał chyba później dźwięk gry wam w programie podgłośnić, bo naprawdę bardzo, bardzo cicho chodzi. No ale jak możemy też zauważyć, wszystkie tutaj elementy pod pokrywą się ruszają.
wałki, paski klinowe i tak dalej, także naprawdę fajnie bardzo to wygląda, można powiedzieć, bizonek taki, no jeden z bardziej dopracowanych, a także jak komuś bardzo zależy, oczywiście link do pobrania jest w opisie. Lecimy dalej, lecimy do niebieskiego Massey Fergusona. No możecie się zdziwić, dlaczego mówię niebieskiego, no ponieważ wyszedł Massey Ferguson, chyba oryginalny jest nawet identyczny, tylko oczywiście w standardowym czerwonym kolorze. Tu mamy funkcję multicoloru w tym Massey'ku, także oczywiście możemy zmieniać kolorki. MF5600, 105 koni, 40 km na godzinę prędkość maksymalna. No i masa opcji można powiedzieć, także to coś, co lubię w właśnie modyfikacjach. Konsola ładowacza, czyli oczywiście możemy sobie tutaj tur podłączyć do tego Massey'ka, ewentualnie wybieramy nie jak nie chcemy. Konfiguracja silnika, zaczynamy od 105 koni, 130, także dwa silniki do wyboru, taki średniak na gospodarstwo. No i tu jest najważniejsza opcja, kolor główny tego ciągnika. Oczywiście standardowo jest czerwony, ale możemy mieć czarnego Massey Fergusona, zielonego, a nie wiem, brązowego, białego, albo właśnie też niebieskiego Massey Fergusona. A ustawienia kół standardowe, wąskie opony, szerokie, także do oprysku i do jakichś też cięższych prac jak najbardziej może się nadać. Kolor obramowania felg oczywiście też możemy wybrać niebieskie albo, nie wiem, czarne na przykład, białe. To już jak kto chce. Tutaj jest kolor grilla z tego z przodu i chyba tych dwóch u góry. Czarny lub srebrny. No i tu mamy dodatki typu dodatkowe monitorki, czy tam monitorki Krona, Pottingera, Bednara, Lemkena, albo w ogóle bez tych ekraników w środku, czyli tych po prostu komputerków do maszyn, które mamy z tyłu podpięte. Możemy sobie tutaj wybrać, jak widzicie, Waderstata, Klasa, Bergmana, zależnie co mamy podpięte. Czekajcie, tego sobie na razie Agromasza odepniemy. No i tak, co jest w tym Massey Fergusonie na podejście. Jak widzicie, tu wybrałem tą konsolę taką nieoryginalną, tylko tą, co tam była w funkcjach, taka firmowa nazwa, i widzicie, że się tur różni od tego oryginalnego, także trzeba uważać, nie tur, tylko konsola, trzeba uważać, co się tam dokładnie tej, jaką konsolę wybiera, bo potem trzeba mieć tur po prostu do tej konsoli. Tutaj raczej oryginalny tur do tej konsoli nie podejdzie i się może coś tam bugować. A tu zaposiada, jak widzicie, na szerokich oponach, także naprawdę wygląda już na takiego potwora ten ciągnik, można powiedzieć. Niebieski kolor, otwierane drzwi na podejście, jak widzicie, jedna funkcja, lecimy dalej. Żeby tutaj odcinka nie przedłużać, i chyba z zewnątrz tyle, otwierane drzwi, także wsiadamy. No i oczywiście ze środka te drzwi możemy zamknąć. Możemy zamknąć drzwi, otworzyć tutaj szybę. Możemy, co tu jest? Halo? Czy to jest w tylnej szybie guzik? Tak, guzik, tylną szybę możemy sobie pootwierać. I chyba tyle, czyli drzwi, tylna szyba i tutaj szyberdach otworzyć. No to co? Światełka na koniec, kierunki, koguty, no tu raczej te światła i tak dalej, wszystko będzie działało tak jak widzieliście, bo jest to oryginalny ciągnik, tylko z tam przerabianymi funkcjami. I następnym sprzętem jest, jak widzicie, tutaj Agromasz. Także wchodzimy sobie w kultywatory. AP30, 120 koni zapotrzebowania mocy, 3 metry szerokości. No i funkcje w sklepie ma takie jak jeden wał z tyłu lub dwa. Także taka opcja. Ja tutaj wybrałem dwa, także zaraz zobaczycie. I jeszcze dodatkową funkcją jest siewnik do poplonu. Lub może go nie być po prostu, czyli zwykły nasz agregacik. Siewnik do poplonu, z tego co wiem, ma 200 litrów pojemności. Tak jest. No i tym siewnikiem do poplonu możemy rozsiewać albo trawę, albo rzodkiew oleistą, która w farmingu daje po prostu, no, która jest po prostu poplonem, można powiedzieć, i która zwiększa nam później uprawę, jakość tych upraw. No i tak ten
zestaw wygląda. Agro, masz dwa wały, tutaj funkcja i ten siewnik poplonu u góry. No tylko, że to jest chyba już tak montowane na stałe. Kiedyś chyba była modyfikacja, że można było ten siewnik do poplonu odpinać i podpinać, ale w tej funkcji jest chyba na stałe, jak sobie w sklepie wybierzemy. Tak, nie możemy go w żaden sposób tutaj odpiąć, także jest na stałe, jak sobie tam funkcję, jaką sobie tam funkcję wybierzemy. Lecimy dalej. Klatka na zwierzęta do transportu zwierząt, taka bardzo mała na polskie gospodarstwo. A ma funkcję właśnie albo standardowo, czyli zwykła klatka, albo funkcja właśnie przewozu zwierząt. A mieści się do tej klatki jedna krowa, jedna świnia, jedna owca, wszystko po jednej sztuce. Nie weźmiemy tutaj po prostu jednej krowy, dwóch świń czy tam trzech owiec, tylko wszystkie zwierzęta pojedynczo. Czyli jeden przejazd, jeden transport, jedno zwierzę, można powiedzieć, przewiezione. Tak to wygląda, nawet naklejka jest, że do transportu zwierząt. Czy ma jakąś funkcję otwierania? Chyba tylna klapa. O właśnie, jest tylna klapa na klawisz myszki tutaj. O, może za nisko troszkę opuściłem, mi się zbugowało. O, tak to wygląda. No, klatka jak klatka, bardzo fajny pomysł. Fajnie to wygląda. Jak ktoś tam gra na mniejszym gospodarstwie, małą ilość zwierząt ma, no to jak najbardziej tak może się pobawić, przetransportować jedno zwierzę. No i tu ma fajną funkcję jak odpinanie. Tu jak widzicie jest taki kawałek drewna zaraz za zaczepem. O, i właśnie ten przechodzi kawałek drewna do przodu, żeby zaczep tutaj podtrzymywać. Fajna taka w sumie animacja, że to nie znika nigdzie, tylko po prostu nam tutaj się przenosi. Fajnie to wygląda. Jeszcze sobie światełka sprawdzimy, czy są, działają, także można spokojnie zwierzęta tutaj transportować. Link w opisie, jeśli byście chcieli. Oczywiście lecimy dalej, bo nie ma czasu. Zetor Proxima 70. Kolejny ciągnik dzisiaj, już wam go tu pokazuję. 65 koni standardowo, 40 km na godzinę prędkość maksymalna. Funkcje takie jak brak obciążników, obciążnik 150, 250, 350 i 450 kg. Ewentualnie przednia hydraulika. Konsola ładowacza jest albo jej nie ma. No i ustawienia kół 4x2, czyli po prostu dwa koła z tyłu napęd, 4x4 odwrócone felgi, no to po prostu inaczej to troszkę te oponki wyglądają z tymi felgami. Przednie opony 2, czyli inny wygląd, ale też tylko napęd na tył. Odwrócone przednie felgi, też chyba wzór drugi, 4x2. No ale tu wiadomo, standardowo 4x4, czyli napęd z przodu już mamy. No i kolor obramowania felg możemy sobie tutaj w sklepie jak najbardziej wybrać. Tak to wygląda mała Proxima. Felgi normalne wybrałem, napęd 4x4, konsola jest oryginalna, także tutaj oryginalne tury jak najbardziej podejdą. Otwierane drzwi na podejście. Tego sobie na razie odepniemy, tą unię. A z drugiej strony też mamy drzwi otwierane i chyba tyle, także wsiadamy. Funkcje jakie posiada? Oczywiście zamykane drzwi z powrotem od środka. Tutaj mamy nieskładane tylko, a nie, składane, no, z tej strony jest składane, a z tamtej znika po prostu, ok. A lusterka i chyba jeszcze tylna szyba będzie, tak jest, dobra. No i by było w sumie na tyle. Także co, światełka, kierunki, kogut jest. No dźwięku w sumie nie ma co pokazywać, oryginalne pewnie są. Tak jest. Oryginalny dźwięk, także nie ma co tutaj wam za bardzo pokazywać. Lecimy do następnej maszyny, Unia Tytan. A rozrzutnik. Tak jest, tutaj 100 koni mechanicznych zapotrzebowania mocy, 12 000 litrów pojemności, 12 metrów szerokość robocza, ustawienia kół standardowe lub szerokie opony, wzory cały czerwony rozrzutnik, cały zielony, ewentualnie zielono-czerwony, takie trzy kolorki do wyboru, tutaj kolor cały czerwony, chociaż ten czerwony taki troszkę, kurczę, bym powiedział, bliżej Painta niż bliżej Farminga 17. Trochę szkoda, że to nie jest taki czerwony jak tutaj
na tym zetorku, tylko taki, no nie, wyblakły, no jak nic, kolor prosto z Painta bym powiedział, no ale już nie czepiajmy się tak bardzo, może będzie jakaś poprawka. A rozrzutnik jak rozrzutnik, no funkcji tutaj jakichś mega magicznych nie ma, a w rozrzutnikach no za bardzo funkcji takich mieć nie będziemy. Światełka są, kierunki są, no i w sumie to tyle. Lecimy dalej do kombajnu. Kombajnu marki Yenisei, chyba tak się wymawia, 950 w marki Rosel masz, a modelu Yenisei 950, 143 konie mechaniczne, 40 km na godzinę prędkość maksymalna, 5000 litrów pojemności zbiornik. Header do tego kombajnu ma szerokość 5 metrów. Czy ma jakieś funkcje na podejście? Chyba nie, z tego co patrzyłem wcześniej. Także wsiadamy od razu do środka. Niestety chyba ze środka też funkcji nie ma. Sieczkarnia już jest na stałe, także tutaj żadnej funkcji, żadnej animacji nie mamy. Nawet łopata jest tutaj widać u góry, no to kozacko. Funkcji jak widzicie żadnych tutaj nie ma, nic otwieranego niestety. Także co, no i zbiornik nawet się nie otwiera, troszkę szkoda, że żadnych takich funkcji. Także co, światełka, kierunki, kogut jest, a motto widło nawet nie jest podnoszone góra-dół, także widzicie, taki Rosel masz całkiem bez opcji, no ale odpalimy go. Dobra, maszyna odpalona. No kombajn jak kombajn, taka kurczę kamera jakaś dziwna, jak bardzo z tyłu była tutaj, ale no nie, może tak miało być. I powiem wam, że dość dziwnie ten kombajn wygląda, taki jakiś króciutki, mały, taki krótki, mały, wąski, zbity. Taki zbity koksu, można powiedzieć. No nie ma co tu pokazywać za dużo, no niestety cały tylko taki modelik bez żadnych dodatkowych opcji, a naprawdę kombajna dość ciekawy wygląda. Lecimy dalej, dwie ostatnie maszyny, ciężarówka na żniwa albo do zbioru ziemniaków, jakbyście nie mieli na co sypać. Mas 500, 180 koni, 90 km na godzinę prędkość maksymalna, także dość szybki, 12 000 litrów pojemności. No i funkcje jakie ma, konfiguracja silnika, ze 180 możemy zrobić 230. Kolor główny kabiny, wygląd kolor obramowania felg, wzór, nie wiem co ten wzór zmienia w sumie, ale chyba tylko grill z przodu, bo ciężarówka jaka była, taka jest. Tutaj mamy kolor paki, a tu jest chyba kolor podwozia, tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy, bo kolorki są oryginalne. Dobrze wam powiedziałem, to kabina, paka i czarne podwozie, które tam wybrałem, także wszystko się chyba zgadza. Czy ma coś na podejście? Na keypad 0 ma wsiadanie, czyli chyba animacja, tak jest, animacja wsiadania, dość szybka. O, nawet się drzwi tutaj ładnie, pięknie zamykają, ale najpierw sobie jeszcze obejdziemy dookoła, czy jakieś funkcje są. Jest zaczep, tylko ten taki inny. Także w sumie nie wiem, czy tu oryginalne przyczepki jakieś podejdą, czy trzeba mieć taką przyczepę bardziej już pod ten zaczep. Czy się jak coś nie zbuguje. Dobra, na L mamy dodatkowe burty, tutaj drewniane nadstawki. Co jeszcze tutaj mamy? Czy mamy jakiś panel? Chyba nie. A nie, jest, lewy alt. Czekajcie. Co mamy? Otwierane drzwi na przycisk. Tutaj drugie. Coś jeszcze by było? Chyba tyle. Czyli tylko drzwi open, close, dobra. Także jeszcze światełka są, kierunki są, koguta nie mamy. Kierunek zrzutu jeszcze bym chciał sobie zobaczyć. Jest taka funkcja, jest kierunek zrzutu lewa, prawa, tył, także wszystkie trzy strony. Możemy sobie tutaj zobaczyć animację, gdzie wszystkie tutaj po kolei zamki się otwierają ładnie, także jest to dość fajnie
zrobione. No i tyle, odpalimy na koniec. O, ruchome biegi są, także bardzo fajnie. Apache tam się też ruszają, także... No jest to taka ciężarówka. Jedna z lepszych, jeszcze sobie animację wysiadania sprawdzimy. O, a to zero. Gra. No także powiem wam, że naprawdę ciężarówka bardzo fajnie wykonana. No i na koniec raba, coś większego na wasze gospodarstwa. 250 koni, 31 km na godzinę prędkość maksymalna. Funkcje jakie ma? Pojedyncze opony, podwójne opony i tyle by było z funkcji. Na podejście czy coś posiada? Chyba nie. Także taki zwykły modelik, wsiadamy. I tak, spacja, mamy panel, otwierane jedne drzwi, otwierane drugie drzwi. Tutaj jest otwierana maska, okej. Dobra, myślę, że odpalanie będzie, ale maska jednak. I chyba to by było na tyle z opcji w tym ciągniku, także zamykamy. A światełka są, dość konkretne tutaj oświetlenie, kierunkowskazy. I kogut na górze też jak najbardziej działa. No, dobra, działa maszyna, odpaliła. A ciągnik przegubowy, jak ktoś lubi czymś takim jeździć, to jak najbardziej można oczywiście z opisu pobrać. 22 minuty odcinek, dość długi, ja myślałem, że będzie króciutki, bo mało maszyn się tak wydaje. Normalnie do 9 modyfikacji to cały plac, a tu kilka miejsc tylko zajętych. Oczywiście linki do maszyn są w opisie, jeśli chcecie sobie pobrać, łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. No, jak najbardziej mile widziany. Tyle ode mnie dzisiaj. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.